Zakończył się 77. sezon artystyczny Opery Śląskiej. Placówka instytucji znajdująca się w Bytomiu przechodzi obecnie remont, dlatego to między innymi Chorzowskie Centrum Kultury stało się miejscem goszczącym artystów operowych. Dzięki uprzejmości Chorzowskiego Centrum Kultury jesteśmy znowu w Chorzowie i kończymy 77. sezon artystyczny Opery Śląskiej, który był trudny, ponieważ właśnie rozpoczął się remont i jesteśmy właśnie opera on tour, czyli cały czas w objeździe. Ale nasza publiczność jest z nami i to buduje i to nas cieszy. Ja myślę, że sezon był dość wymagający. Przede wszystkim przynosił szereg nowych rozwiązań, w których trzeba było się odnaleźć. No, na pewno nie był łatwy. Aczkolwiek mam nadzieję, że w przyszłym roku o tej porze będziemy mogli się cieszyć już nowym miejscem i zupełnie innym repertuarem i być może nieco szerszym, ale przede wszystkim przepiękną oprawą tak pięknego widowiska jak opera. Dzisiaj w Chorzowie chorzowianin Andrzej Lampert wystąpi w spektaklu Traviata Giuseppe Verdiego w reżyserii Michała Znanieckiego. Zamkniemy tym samym symbolicznie sezon artystyczny. Jest to realizacja współcześniona na naszej scenie, ciesząca się dużą popularnością. Niestety spektakl ten jest po raz ostatni prezentowany na Śląsku. Wraca do Opery na Zamku w Szczecinie, tam gdzie była jego premiera, a my za to odbieramy ze Szczecina realizację również naszą wspólną z Michałem Znanieckim, Romeo Julię Gounod. I właśnie tym rozpoczniemy sezon 78. artystyczny we wrześniu, Romeo, Julię, oczywiście też w głównej roli Andrzej Lampert.